W rytmie biegania podcast i wideo podcast i wyciągamy w tym momencie absolutną esencję. Czy przebiegliście kiedyś 42 km, 195 m z psychologiem sportu obok siebie? To właśnie teraz macie szansę pokonać maraton z psychologiem sportu Dariusz Nowicki. Darku, stajemy na, na scenie, czyli dla nas tą sceną jest moment startu do tego królewskiego dystansu. Jak się skoncentrować, jak poradzić sobie też z tremą. Po pierwsze stań stabilnie na rozstawionych nogach, troszkę szerzej niż zwykle. Wyprostuj plecy. Klatka piersiowa do przodu. Dłonie złożone na biodrach. Lekki ruch bioder, krążenia w jedną, w drugą stronę. Spokojny oddech. To ciało, które ułożone jest w tej pozycji jest w stanie właśnie takiej... Pozycji mocy, tak? Kreowania gotowości do tego, żeby układ nerwowy i mięśniowy podjęły skutecznie wysiłek. Robimy Lewandowskiego. Marcina Dokładnie Lewandowskiego tak. przed startem, do... a Roberta Lewandowskiego po zdobyciu gola. <grystanie> Dokładnie tak. <grystanie> hmm. Krok drugi: przenieść uwagę na odliczenie spokojnie wydechów od 10 do 1, żeby przywrócić pełną koncentrację uwagi na swoim ciele i na zadaniu. Które Ciebie za chwileczkę czeka. Jak, jak powinno brzmieć to zadanie w naszej głowie? Biegnę. Biegnę. I... Biegnę. I zakładamy, że biegnę wieku bieg liczne Rytmicznie biegnę, rytmicznie swoim tempem, równo tak jak jestem przygotowany przez trening. To jest to, co robię. Nic nowego, nic ekstra, tylko tak jak się przygotowałem. Czy bez eksperymentów. Dokładnie, Czy eksperymenty powin... na treningach. Czy powinienem to ćwiczyć na treningu? To tak, zachowanie? Jak, najbardziej. jak najbardziej. Szczególnie w tym okresie już bezpośrednio przedstartowym to będzie dobra strategia. Jak długo budować rutynę przedstartową? Czyli te zachowania, które Robię na treningu i potem w dniu startu. To jest robienie, robienie tego powiedzmy przez 2-3 tygodnie przed głównym startem. Wyciszamy przed samym, samym, samym startem te dwa ostatnie dni już. Odpuszczamy sobie ten wewnętrzny trening mentalny tak samo jak odpuszczamy sobie trening fizyczny. Strzał startera. Wystartowaliśmy, staramy się biec równo, ale z każdym kolejnym krokiem, krokiem czujemy większą euforię, radość biegacza. Jak sobie z nią poradzić? Utrzymuj rytm. To, co masz wyćwiczone z treningu, to, co wiesz, że jest Twoim rytmem. Możesz sobie wrzucić wizualizację, która wiąże się z Twoim osobistym rytmem biegu. To już musisz sobie sprawdzić sam, czy to będzie na przykład wizualizacja mechaniczna w cudzysłowie, a więc to chociażby ten, tenże pociąg i tłoki, które poruszają kołami, czy to będzie wizualizacja związana z zwierzęciem, które ci się kojarzy z twoim rytmem biegowym, czy też będzie to wizualizacja wspomnieniowa optymalnego biegu, który gdzieś tam w swojej karierze już przeżyłeś. Przychodzi kryzys. O czym mam myśleć? Jak spróbować podnieść ten organizm do tego, żeby jeszcze pobiec, jeszcze uzyskać wynik? Przede wszystkim odetnij myśli od bólu. tak? A więc skoncentruj uwagę albo na rytmie oddechowym, albo ponownie na, na konkretnej wizualizacji, która pozwoli Ci zapomnieć o bólu, albo na przykład na którejś z technik odliczeniowych w głowie. Rytmu, rytmu biegowego, rytmu oddechowego. To będzie naj skuteczniejszy moment, żeby się odciąć od od bodźców bólowych i poczekać, aż ciało sobie z tym bólem w sposób samoistny poradzi, bo poradzi sobie chociażby w ten sposób, że, że właśnie endorfiny zaczną być wydzielane i one zaczną blokować fizjologiczne odczucia bólu. Ostatnie kilometr biegu, ja marzę o tym, żeby to się skończyło, powtarzam sobie, ja już nigdy nie wystartuję, bo to jest jakiś bezsensowny wysiłek, ale przekraczam linię mety i już myślę o kolejnym starcie i nie daję sobie, nie pozwalam sobie na regenerację. Jak wytłumaczyć w własnej głowie, że to, że odpuścimy sobie po wysiłku, będzie tylko i wyłącznie dobre dla nas? No, musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ten okres regeneracyjny, okres roztrenowania jest swoistym elementem przygotowania do kolejnego startu, a więc to nie budowaniem formy rozpoczynam przygotowania do, do kolejnego startu, tylko okresem regeneracyjnym rozpoczynam swoje przygotowania do, do kolejnego startu. Jak ktoś mnie pyta, co jest kluczem do sukcesu w maratonie, niezależnie od tego, czy chodzi nam o wynik, czy o to, żeby ukończyć ten maraton, regularność. Regularność należy również utrzymać, jeśli chodzi o prace nad tym, co dzieje się w naszej głowie? Tak, pewna rytmiczność, yy, yy, będąca synonimem słowa regularność, jest, jest czymś, czego potrzebujemy. Chociażby te pięć minut spokojnego oddechu codziennie przed zaśnięciem. Jak poradzić sobie z sukcesem i porażką? Porażka to lekcja, sukces to nagroda za włożony wysiłek. A jak wyciągnąć nagrodę z porażki? Chociażby tym, że mam satysfakcję z tego, że podjąłem się walki, przygotowałem się do tej walki, a następnym razem będę lepiej przygotowany. Na czym się skupić w y, przypadku tego niepowodzenia? Najbardziej? Czego... Najpierw na tym, co dobrze poszło. W drugim, drugi krok myślę o tym, co następnym razem powinienem zrobić lepiej. I wszystko rozgrywa się w głowie? Tak, ale głowa jest integralną częścią ciała. Amen. Dziękujemy bardzo za te piękne porady. Trzymajcie się mocno przy swoich następnych startach, bo ja już się boję, jakie rekordy życiowe padną. To jest w rytmie biegania: napędza nas eobuwie. Zapraszamy do wysłuchania wszystkich odcinków, komentowania, subskrybowania i nie zapominajcie uderzać w dzwonek, żeby nie ominęły Was alerty. Dbajcie o głowę. Bieganie.pl Słuchaj w rytmie biegania. Podcast w rytmie biegania napędza eobuwie.